Udajemy się dziś zwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które uwiło się ostatnio nad Wisłą. Z dala widać ustawione dzieło sztuki w postaci zwisających rurek plastikowych w kolorze blue. Zatapiamy się w sztuce op art, patrząc na majaczącą Pragę. Czas już wejść do środka, by łyknąć kultury. Poraża nas piękno. A dzieło Wojciecha Fangora, Studium Przestrzeni, rzuca na kolana. To ten Fangor, który zaprojektował wystrój drugiej nitki metra warszawskiego M2. Inne wstrząsające dzieła z blachy i drutu. Albo przestrzenne dzieła widziane inaczej z lewej strony i prawej. Wreszcie genialne dzieła kinetyczne. Po to tu wreszcie jesteśmy. Koniec wychodzimy na zewnątrz, gdzie czekają nas takie atrakcje. No i czas ponapawać się panoramą Pragi, udając się do stacji metra. Ale czeka nas jeszcze ukochana syrena chwilowo tyglu budowy bulwarów. Choć mogłaby krzywdę mostu zrobić, ale oczywiście niby dlaczego. Bo warszawiacy syrenkę bezwarunkowo kochają. I ostatecznie spuszczamy ciała w głąb metra linii M2, udając się do centrum. Bye!